trochę pomidorów. No hej, mamy kolejny dzień i ja idę do pracy. Znaczy, idę rozmawiać z ludźmi z Butanu, z ludźmi z mediów. Teraz idę gadać z człowiekiem, który pomógł tworzyć CBB Community of Bhutanese Bloggers. I tak wygląda mój dzień. Chodzę od miejsca do miejsca, rozmawiam z ludźmi, a później będę to wszystko musiał obrabiać w domu, mnóstwo roboty pisać na ten temat, ale to też jest fajne. No i to chodźmy dalej. Jesteśmy tutaj chyba. Jesteśmy na takiej zewnętrznej stronie Timpu. Znaczy nie jesteśmy w centrum, jesteśmy tak trochę na wzgórzu. Timpu mieści się w dolinie i z dwóch stron są góry, tak jak tam widzicie. I tutaj po tej stronie też. No i ja jestem na takim jakby stopniu. Timpu ma 70 tysięcy mieszkańców, jest stolicą, największym miastem tutaj w okolicy. Pierwszy wywiad na dzisiaj za mną, 45 minut gadki z gościem od takiego społeczności blogerów. No a teraz idę w kierunku miasta wymienić kasę. Bo z bankomatem straciłem szansę, znaczy nie ma takiej możliwości, ale może się uda wymienić 100 dolarów w banku, żeby miało tutaj na lokalne wycieczki, wypady. No i znowu jestem w centrum na Norzinlam i chodzę sobie tutaj. Okej, zrobiłem zakupy. Kupiłem kapustę i trochę pomidorów w tamtym sklepie. Tam jest centrum, a tutaj jest taka uliczka z tymi małymi sklepami, warzywniakami, które można kupić. No i niedrogo chyba. Za pomidory i ogórki 4 zł, a za to 50 groszy, to całkiem. Za mną tutaj widzicie Memorial Chorten na część trzeciego króla, który wprowadził dużo zmian w Butanie. I to jest właśnie świątynia poświęcona temu królowi. I ona jest takim słynnym punktem orientacyjnym w Timpu. I to nie jest taki typowy Chorten, bo przeważnie ten Chorten, czy stupa, czy na Sri Lance Dagoba to było nazywane, tutaj on jest zdobiony, natomiast w tym przypadku jest właśnie, ma świątynie takie po czterech stronach świata i góry jest zdobiony na złoto. No bardzo ciekawie to wygląda. I gdy podejdziemy bliżej, możemy zauważyć właśnie typową rzecz dla tych krajów buddyjskich i w zasadzie to są ludzie, którzy okrążają ten Chorten wokół, tak według wskazówek, według ruchu wskazówek zegara, przy okazji modląc się. Znajdują się też redakcje wszystkich czasopism, gazet, telewizji w Butanie. I tutaj jest Kyncel i to jest najstarsza butańska gazeta, która na początku była biuletynem rządowym, miesięcznym, dwutygodniowym i później tygodniowym. I od jakichś 10 lat to jest dziennik. I to jest, ma największą cyrkulację, jest dostępna w całym kraju. Ma dziennikarzy też rozproszonych po całym kraju, no i tutaj jest jej siedziba. Może niepozorna, ale jeśli macie zapamiętać jedno medium z Butanu, to Kyncel, co znaczy przejrzystość. Tym razem idę do Biznes Butanu. To jest gazeta, pierwsza gazeta biznesowa w tym kraju. Dość popularna, tygodniowa. No idę pogadać, jak to wygląda. Myślę, że trochę za miastem, ale da się dojść jakiś tam kilometr, półtora od miasta. Przy drodze dwa pasy w jedną stronę, dwa pasy w drugą stronę, w takim kompleksie. No, nie wiem jakim kompleksie sklepowo-urzędowym, coś w tym stylu. No, oczywiście się znajdują trochę wysoko.
Ciekawe, bardzo. Za każdym razem jestem podekscytowany, jak mam z nimi gadać, to jest takie ciekawe. No i jestem i czekam sobie. Wszedłem, znaczy umówiony byłem na godzinę 10, ale kobieta, z której jestem umówiony, napisała mi SMS-a, że się spóźni po godzinę, a inny człowiek, z którym byłem umówiony, teraz jest zajęty, czyli no sobie poczekam chwilę. Ale to tak jest typowo właśnie tutaj, że się trochę czeka na różne rzeczy. Tak nie można się mówić na godzinę, tylko tak około. Przyjdziesz, to dobrze, ale to też ma swoje plusy, że można tak wejść do każdego i się zapytać, czy chce pogadać, tak, i mają wtedy czas. No, miałem świetną rozmowę w Biznes Bhutan z jedną dziennikarką i teraz zapraszam was na przejście się po redakcji. Trochę się jąkam. No, tam jest balkon, na którym ludzie palą papierosy, mimo tego, że tutaj jest znak, żeby nie palić. Tutaj jest tablica ogłoszeniowa, jak to wygląda. Hello. Are you Sonam? Yes. Oh, hello Sonam. I'm just recording video. Okay. Yeah, good. So, you done? Yes, I'm almost done. I just finished this. Okay. Oh, you came to pick me up. Great. Great. Tutaj mamy biuro jedno. Tutaj siedzi moja koleżanka, z którą rozmawiałem. Tutaj jest kolejne miejsce. Tutaj mamy redakcję i tutaj mamy jeszcze jedno biuro. O, no i to tak wygląda. I to było na tyle, jeśli chodzi o gazetę Biznes. No a teraz jestem w siedzibie Bhutan Times. Cały dzień wywiadów i rozmów. To jest całe pismo. Tam mamy marketing i sprzedaż. Tutaj mamy mojego znajomego. Mamy... On jest reporterem, a tutaj jeszcze mamy część edytorium. I to by było wszystko praktycznie. A, jeszcze tutaj jest osoby, które są odpowiedzialne za kolportaż tego wszystkiego, a po tamtej stronie mamy pokój, w którym są składowane dokumenty. No i to by było wszystko. 4 pokoje. Ok. Jadę w samochodzie na kolejny wywiad, a tam za oknem krowy. Tam po drugiej stronie też. Właśnie porozmawiałem z kobietą, która stworzyła Yiwon magazyn, pierwszy magazyn dla kobiet w Bhutanie. No i kosmos, rozwaliła mnie i siła, i energię, którą posiada do tworzenia tych treści. Feministka, no świetna, świetna rzecz. Tak wyglądało w biurze. Niestety nie mogłem z nią nagrać ani sobie zrobić zdjęcia, bo była chora, była w masce, tak jak teraz widzicie. Największe, jedno z takich naprawdę dobrych wrażeń na mnie ona sprawiła, ze wszystkich ludzi, z którymi gadałem, szczególnie jeśli chodzi o to, że wszystko zrobiła samemu z chęci i pasji. I widać, że w Bhutanie właśnie potrzeba takiej gazety feministycznej. Znaczy, ona nie jest feministyczna, ta gazeta jest lifestyle'owa, ale właśnie potrzeba takiego świeżego powiewu. Jest to jedyny magazyn, który przetrwał. Było kilka różnych magazynów, ale właśnie Yiwon przetrwał i to jest niesamowite. No i stoję w pięknym miejscu, naprawdę, bo tutaj no w tym budynku mieści się siedziba, w tym wysokim budynku, ale po drugiej stronie doliny, jak zobaczycie, no to kosmos w ogóle tutaj. Cały czas są takie piękne widoki, że to aż serce rośnie i dech zapiera. No niesamowite. Nie, jest wieczór i trafiłem i chodzę sobie po centrum Thimphu. Wywiady mam na dzisiaj już z głowy. I zobaczcie, i doszedłem pod świątynię taką.
I to jest częsty widok, że starsze kobiety, starsi mężczyźni właśnie tak siedzą prawie całymi dniami wokół tutaj tych świątyń i obracają tymi młynkami non-stop. Coś... U nas też są te panie, prawda, które o 18 chodzą tam na mszy wieczorem. Tutaj jest podobnie właśnie. Timbu też oczywiście ma market, rynek i tam po tamtej stronie, nie wiem czy widzicie, o, tam jest napisane, że to jest market taki lokalny. No. Dziwnie się czuję trochę od dawna, bo ludzie się tutaj na mnie patrzą. Niby to jest stolica, a przypomina jakieś małe takie miasto. Całe dni chodzenia po mieście, tych rozmów, dosłownie nawet nie montuję teraz tych filmów tak na bieżąco, także dzisiaj siadam i montuję, tylko pewnie będę je później montował. Nie wiem, ile mam materiału, ile mam na jeden odcinek, czy nie, czy te odcinki będą różne. Zabawne to jest, nowe doświadczenie takie, że masz więcej materiału, ale trochę też przytłaczające. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Będą następne, bo jeszcze kilka dni tu jestem. Polajkujcie, subskrybujcie, jak nie chcecie, to nie subskrybujcie. Do zobaczenia jutro.